Witaj na kanale Rockday, bicia gitarowe, bicia na gitarze, paterny rytmiczne na gitarce klasycznej. Ciśniemy to, ciśniemy, kochani. Dzisiejszy motyw, który chciałbym pokazać, to jest dokładanie dźwięku za pomocą legato do akordu. Na przykład mamy akord amol, w którym możemy sobie pierwszy palec dołożyć. Tylko właśnie, teraz można powiedzieć tak, dobra, zarąbiście, ale mi to nie wychodzi. Przede wszystkim bardzo istotne jest to, żeby ten dźwięk drugiej struny w tym wypadku był czysty, nie dotknięty palcem, drugim fakerem, palcem serdecznym, ani palcem małym. Bo wtedy ten hammer on wyjdzie. A teraz jak to w rytmie byłoby? Bardzo fajnie to efekt przynosi. Na przykład może być to akordu demol, dokładamy mały palec na trzecim progu. Może być oczywiście w akordach też z poprzeczką bara. Akordu G, tego otwartego też możemy. Więc to jest bardzo fajna technika, bardzo ubarwiająca, bardzo takiego dająca jeszcze dodatkowego brzmienia, dodatkowego takiego troszeczkę smaczku, takie coś tam dociśniemy, ale właśnie ideą tego dodawania dźwięku, tego hammer on, jest to, że wiemy, który dźwięk nam fajnie też zabrzmi, prawda? Tylko w tym momencie jest tak, że jeżeli łapiemy akord, to te dźwięki, które generalnie mamy pod palcami, możemy poderwać, spróbować je dodawać, bo one są po prostu, jeżeli je dokładamy, to tworzy ten dźwięk, że się pojawia, prawda? Grałem zwykły power chord i dodawałem po prostu dźwięk. To jest bardzo często stosowany ten zabieg. Waszym zadaniem byłoby to, żeby po prostu obadać sobie te dodatkowe dźwięki w akordzie A, mol, w akordzie E, dur, w akordzie D, dur, w akordzie G, dur otwartym, w akordzie G, dur z poprzeczką bara, w akordzie C, dur z poprzeczką bara na C, dźwięk toniczny na trzecim progu, na piątej strunie i po prostu dodawać, na tyle, tak długo ćwiczyć.
też bardzo fajnie brzmi. No słuchajcie, bardzo fajnego daje takiego smaczku. Dzięki za oglądanie. Komentarze pod spodem wpisać, zasubskrybować kanał, łapkę do góry dać i ten dzwoneczek kliknąć. Dzięki za uwagę, papatki.